Zakończyliśmy wielki gabaryt zbiórka. Tak, jeszcze danych, jeżeli chodzi o gabaryty gminy Puck, nie mam, natomiast w dalszym ciągu ludzie robią to, co nie powinni robić. Jest określone, co to jest gabaryt. Meble, kanapy, szafy, lodówki i na zebraniach wiejskich mówimy, jeżeli jest to zdemontowana lodówka, zdemontowany sprzęt elektrotechniczny, to takich rzeczy nie zabieramy. Zrobiliśmy po to, że każdy wystawia przed swój dom, żeby ten element był dopilnowany. To jest zbieranie gabarytów w całości, a nie zdemontowany. I też wpływają uwagi, dlaczego tego się nie zabiera. No otóż było powiedziane, co jest gabarytem i dlatego też prosimy przy kolejnych gabarytach dopilnować tego, że jeżeli gabaryt ma zabrany być, to on to musi być gabaryt. Gabarytem nie są okna, które widzę leżą stosami. Tego od państwa nikt nie zabierze, bo to nie jest gabaryt. Na takie rzeczy, które nie są gabarytami, jest punkt selektywnej zbiórki odpadów w Błądzikowie, gdzie każdą rzecz niepotrzebna w domu, a nie spełnia wymogu gabarytu, zostanie przyjęta.